Kilka tygodni temu miała miejsce jedna z ciekawszych akcji, a mianowicie argentyńskie peso tak na dobrą sprawę straciło 50% swojej wartości, jak możemy zobaczyć 0,27 centa do 0,13, czyli tak jak to mówię, o połowę. W wyniku tej to całej sytuacji można było niektóre przedmioty kupować taniej na argentyńskim Steamie. Między innymi takim przedmiotem był klucz do skrzynki w Team Fortressie 2. I teraz chciałem się zastanowić, czy jest jakaś szansa, żeby owy klucz wrócił, że się tak wyrażę, jeszcze raz na salony. Gdyż warto nam wiedzieć, że ten klucz był często używany jako stable, był często używany jako taka waluta w niektórych to właśnie tradeach, wymianach, etc. W nim też ludzie między innymi kisili hajs i po prostu jakoś tam przetrzymywali kasę właśnie w tych przedmiotach. Więc warto sobie z tego zdać sprawę. Ale o jakim stable my to mówimy, skoro tak na dobrą sprawę ten przedmiot kilkukrotnie w całej to swojej przeszłości potrafił robić raidy z 9.60, nawet na 8.70, potrafił z 9.60 spaść sobie na 8.18 i 8.20. To myślę, że jakoś tak dobrze nie świadczy o przedmiocie, który powinien być, być stały i powinien jakoś za bardzo cenowo się tutaj, żeś tak wyrażenie, wahać. Natomiast na chwilę obecną widzimy, że jego cena wynosi już 8,90, więc jest to stosunkowo w porządku. Stosunkowo w porządku do tego, że tutaj nawet mu się spadło na 7 zł, a miejscami ta cena tak gdzieś stabilnie oscylowała w okolicach 8,50. Na chwilę obecną, od jakoś to 2-3 tygodni, możemy zobaczyć tendencję wzrostową, na skutek czego cena z 8,50 poleciała, nawet możemy zobaczyć, że przekroczyła 9 zł, ale na chwilę obecną jest to 8,90. Still nie jest to 9,60, które jako tako plasowałoby się jako mniej więcej to, co było wcześniej. Pikanterii dodaje również buff, czyli markę, do tego chyba przedstawiać nie trzeba. Tutaj możemy zobaczyć, że takowy właśnie przedmiot jest wyceniany na 11 RMB na chwilę obecną. 11 RMB no to jest 5,52, więc tutaj też jest poniekąd interesująco i poniekąd ciekawie. Z tego podróż da się nabyć te przedmioty dużo wcześniej. I jakby to nie jest tak, że teraz na buffie to w jakiś sposób odkryłem, że da się te przedmioty kupować dużo, dużo wcześniej. Tylko jednak należy zdać sobie z tego sprawę, że no kurde, ten przedmiot, jaką powinien trzymać stabilną cenę, no po tych wykresach widać, że nie do końca jednak ją trzyma. I czy jest potencjał, żeby on wrócił powiedzmy do stałej ceny, żeby ten wykres już tak nie szedł do góry, nie szedł do dół i tak dalej? Według mnie jest potencjał. Tylko pytanie, w którym miejscu on się jako tako zatrzyma, bo jest szansa, że nie wrócimy do tego wcześniejszego poziomu około 10 zł, czyli tam 9,60, 9,80, coś takiego, tylko że jest szansa, że na przykład zatrzymamy się na poziomie, nie wiem, 9,50, 9,20, czy może nawet na poziomie 9 zł, gdzie jak możemy zobaczyć od kilku dni ta cena mniej więcej by mogła się trzymać jako tako. Więc według mnie na to jest jakiś potencjał. Mam wrażenie, że im więcej czasu zleci, tym bardziej ta cena się wypoziomuje, no bo jednak gdzieś ten właśnie jakby zalew tych takich powiedzmy taniej kupionych kluczy gdzieś tam jakoś odchodzi do lamusa, gdzieś tam w jakiś sposób zostanie spalony i tak dalej, więc widzę jakiś potencjał w tym, żeby ta cena właśnie szła w kierunku takim, w kierunku tej ceny, którą mieliśmy wcześniej, aczkolwiek mam wrażenie, że to też może być poniekąd ciężkie, poniekąd uciążliwe i może temu chwilę po prostu zająć. Na chwilę obecną według mnie kupowanie tych kluczy nie jest najgorszą opcją, jeżeli nie dojdzie do długiej takowej sytuacji. Czy do takiej długiej sytuacji dojdzie? No, nawet jeżeli argentyńskie peso by sobie pozwoliło na znowu dwukrotny spadek, co byłoby totalnym dramatem dla tych ludności, dla tej ludności, chociaż umówmy się, no tutaj już ten dramat widzimy od kilku lat. Natomiast warto sobie powiedzieć o tym, że jeżeli faktycznie jeszcze coś takiego by się wydarzyło, no to nie wydarzy się na tureckiej lirze, nie wydarzy się na argentyńskim peso, jakby Steam w pewnym sensie zbanował te waluty, mówiąc w dużym, dużym telegraficznym skrócie, więc raczej to musiało się wydarzyć na jakiejś innej walucie. Zawsze jest szansa, że coś takiego się gdzieś odwali, aczkolwiek takie sytuacje, że nagle waluta traci 50% wartości, no to są raczej ewenementem, a nie czymś spotykanym, powiedzmy to sobie, co jakiś bliższy czas. Także myślę, że o tym warto wiedzieć. Jeżeli do niczego takiego nie dojdzie, mam wrażenie, że ten przedmiot może zyskiwać na wartości. Dodaj też dużą zaletą tej całej sytuacji jest to, że tak na dobrą sprawę ten klucz nie ma jakiejś wielkiej konkurencji, no bo tak na dobrą sprawę nie widzę żadnych innych stabli, w sensie innych przedmiotów, które nie mają tej loka, których można kupić w nielimitowanych ilościach w grach, których można też łatwo przechowywać. Team Fortress 2 też może mieć naprawdę duży ekwipunek, więc tu jest naprawdę dużo plusów tego to właśnie itemu. Więc mam wrażenie, że będzie to szło w dobrą stronę, a jeżeli tak na dobrą sprawę gdzieś tam ten przedmiot może faktycznie wrócić do owych 9,60, czy do 10 zł, czy do, nie wiem, nawet 9,50, no to myślę, że kupno go teraz za 8,80, 8,90, nawet nie z perspektywy czysto zarobku, ale z perspektywy takiej, żeby posiadać tą stabilną walutę do trade'ów, myślę, że może nie być najgorszym rozwiązaniem.